Dzień dobry Państwu, Mateusz Benedyk, Instytut Misesa. Chcę dzisiaj Państwa zachęcić do lektury książki Etyka produkcji pieniądza, którą napisał niemiecki ekonomista Jörg Guido Hultzmann. Instytut Misesa wydał tę książkę w roku 2014. Sam jestem z nią mocno związany, ponieważ byłem redaktorem tej książki, jednym z redaktorów tej książki, a także była to jedna z pierwszych publikacji, które Instytut wydał, kiedy ja byłem prezesem Instytutu, więc mam do niej jakiś taki szczególny sentyment. Ale poza tą moją krótką, osobistą historią, to chciałbym tę książkę polecić, ponieważ jest wyjątkowo adekwatna do problemów, z którymi dzisiaj się zmierzamy. Mianowicie mamy dzisiaj do czynienia z relatywnie wysoką inflacją, najwyższą w XXI wieku, jeśli chodzi o Polskę. Kiedy nagrywam ten film, to najnowszy odczyt inflacji CPI wynosi według GUS prawie 8% rok do roku i książka Etyka produkcji pieniądza pozwoli Państwu zrozumieć, dlaczego ta inflacja nie powinna w obecnym systemie pieniężnym dziwić, a także jakie złe skutki ta inflacja nam przynosi. Pojawiają się pojedyncze głosy w Polsce mówiące o tym, że inflacja to tak naprawdę zjawisko pozytywne, które pobudza wzrost gospodarczy, ale dzięki lekturze tej książki niemieckiego ekonomisty będą mogli Państwo się przekonać co do argumentów, że tak z pewnością nie jest i inflacja jest szkodliwa tak gospodarczo, jak i społecznie i kulturowo. Jak sama nazwa wskazuje, mowa tutaj jest o etyce produkcji pieniądza, więc oprócz rozważania samych technicznych problemów produkcji pieniądza i ich ekonomicznego wymiaru, autor stosuje także szerszą perspektywę i omawia problemy kulturowe, społeczne, które wiążą się z tym zagadnieniem. Książka generalnie podzielona jest na trzy części. Pierwsza część opowiada o naturalnym ładzie pieniężnym, czyli o takim systemie, w którym pieniądz jest dostarczany tak samo jak wiele innych dóbr dzisiaj, czyli po prostu przez uczestników gospodarki rynkowej i wskazuje, jakie zalety i wady takie system ma. Natomiast cała druga część poświęcona jest zagadnieniu inflacji i temu, jak na przestrzeni dziejów w różny sposób inflację próbowano legalizować i systematycznie wprowadzać. Trzecia część książki z kolei stanowi świetny wykład historii pieniężnej ostatnich, powiedzmy, 150 lat, ponieważ pokazuje drogę od upadku klasycznego standardu złota na przełomie XIX-XX wieku do obecnego systemu kilkudziesięciu czy kilkuset walut narodowych i ewentualnych unii pieniężnych, które czasami między producentami tych pieniądzów krajowych się wiążą. I co ważne, teraz tę książkę, Etykę produkcji pieniądza, mogą Państwo bezpłatnie pobrać na stronie dołączmises.pl. Wystarczy kliknąć w link, który znajdziecie Państwo w opisie tego filmu i podać nam maila, na którego będziemy mogli wysyłać Państwu nasz newsletter i można tę książkę pobrać, czy to w formacie PDF, czy mobi lub ePub, jeśli korzystacie Państwo z czytników książek. Książka, pomimo całego bogactwa treści, jest dość zwięzła. Samego głównego tekstu jest 170 kilka stron. Jest też napisana w bardzo przystępny sposób. Nie ma wiele jakiegoś ekonomicznego żargonu. Można z pewnością łatwo ją przyswoić, jak i polecić znajomym. A niestety wydaje się orężem niezbędnym każdemu w tych trudnych, inflacyjnych czasach i walki o to, żeby polityka pieniężna wróciła chociaż odrobinę w stronę normalności, a najlepiej oczywiście, żeby produkcja pieniądza powróciła do naturalnego systemu pieniężnego.
Ale żeby tak się stało, to z pewnością więcej osób musi zapoznać się z ideami tej książki, więc jeszcze raz polecam zejrzenie na stronę domoczmises.pl i pobranie tej książki, a także oczywiście podesłanie tej opcji tym wszystkim Państwa znajomym, których obecna inflacja niepokoi i którzy chcieliby lepiej zrozumieć to, co obecnie w gospodarce się dzieje i jakie to będzie mogło mieć skutki, tak ekonomiczne, jak i społeczne czy kulturowe. Do tych celów właśnie etyka produkcji pieniądza jest znakomitym środkiem, więc proszę książkę pobierać i życzę miłej lektury.